Witamy w czwartej odsłonie listy Focusa traktującej o największych mistyfikacjach w historii dziejów. W dzisiejszym odcinku rozprawimy się z mitami, które od lat funkcjonują nie tylko w środowisku historyków, ale w niektórych przypadkach nawet w popkulturze. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co łączy Drakulę ze świętym Stanisławem, nie możecie przegapić programu pod tytułem Największe kłamstwa w historii. Część czwarta. Drakula. Proszę mi od Drakuli z daleka. Proszę mi go tutaj nie łączyć z żadnymi zbrodniami i z żadnymi ciemnymi, szarymi sprawkami, bo człowiek był szlachetny, tylko że tragiczny. No i miał przypadłość, że lubił kąsać. Trudne do ogarnięcia dzisiaj, prawda, że człowiek mógł sam coś takiego stworzyć. Stąd powstają różne prawda, fantastyczne teorie na ten temat. No, człowiek sam nie mógł, no to ktoś mu pomógł, prawda? I pomogli zapewne jacyś przybysze z innych planet. Hitler przeżył wojnę i ukrywa się, w zasadzie ukrywał się, bo w tej chwili to musiałby mieć grubo ponad 100 lat. I ukrywał się w Ameryce Południowej, w Argentynie, w Chile, w Brazylii. Czasami się pojawiał w Urugwaju. Legenda ubrała to w bardzo dramatyczny obraz, że rugany przez biskupa Bolesław II puściły mu nerwy, wbiegł do kościoła, porąbał go na dzwona mieczem. Te dzwona się ponownie zrosły w sposób cudowny. Zostańcie z nami. Już po przerwie zaprezentujemy wam największe kłamstwa w historii. Witamy po przerwie w naszym wyjątkowym zestawieniu największych kłamstw w historii. Zaszczytne pierwsze miejsce w dzisiejszym odcinku zajmuje postać, która na dobre zawładnęła już kulturą masową. Bezlitosny krwiopijca czy bohater tragiczny? Rozsądźcie sami. My wiemy tylko, że trudno obronić tezę mówiącą, że Drakula był wampirem. Drakula postać powszechnie znana, postać filmowa, prawda, już powstało masę dzieł na ten temat. I am Dracula. W rzeczywistości Dracula nie był żadnym wampirem, chociaż wszyscy, którzy oglądali filmy Coppoli czy Wernera Herzoga, mogą uznać, że Dracula był wampirem. Nie. No, jest to kolejna bójda, prawda, że był taki Dracula. Właściwie niektórzy uważają, że do dzisiaj jeszcze, prawda, gdzieś tam w rumuńskich górach, w jakichś, prawda, pałacach żyje taki potwór, który jest właściwie z innego świata, prawda, to jest z jakiegoś porządku, prawda, szatańskiego. Książę Dracula, słynny z Transylwanii, romantyczny w sumie bohater, który pragnie wiecznej miłości, ale niestety nie jest w stanie posiąść żadnej kobiety, ponieważ nie jest w stanie funkcjonować w dzień. Obudziłem się. W dzień? Przecież to niemożliwe. To efekt działania świeżej krwi panny Lucy. I później na niego kołki osikowe trzeba i czosnek wymyślać, żeby jakkolwiek uchronić się przed jego silnymi szczękami i przed ugryzieniem w szyję. Ta historia ma swoje źródło, prawda, historyczne. Pierwowzorem Drakuli, tego słynnego Drakuli opisanego później przez irlandzkiego pisarza Brama Stokera, był Vlad. Vlad, słynny krwawy przywódca Siedmiogrodu, schwytany jako za młodu przez Turków. Natomiast później gdzieś nasiąknięty tym okrucieństwem i starający się oddać to wszystko, co okrutnego go spotkało na swojej już ziemi w Siedmiogrodzie, tłumiąc liczne powstania i będąc mocno okrutnym dla przeciwników. Nabija ich na pal. Tak, tradycyjna metoda pozbywania się ludzi. Niezwykle bolesna, brutalna, widowiskowa, ale zapadająca wielu w pamięć. Książę Wołoszczyzny i Siedmiogrodu, któremu przyszło władać w bardzo trudnych czasach. Tak? On był na styku kilku potęg, Habsburgów, potęgi tureckiej, Rzeczpospolita też tam miała swoje interesy.
To był też człowiek, który silną ręką rządził, można powiedzieć, tamtymi ziemiami i nie znosił sprzeciwu. Mało tego, był niezwykle hardy, a zwłaszcza miał bardzo dużo zawsze do gdzieś jakichś ans, czy też jakichś pretensji do Turków. Wykonywał działania, które nazwalibyśmy okrutnymi. Zdarzało mu się przeciwników politycznych nawlekać na pale, to jest prawda. Ale był także wojownikiem, który przez jakiś czas zdołał ocalić niezależność swojego ludu przed potęgą turecką. Mało tego, potrafił w sposób podobno bardzo, bardzo widowiskowy ośmieszyć sułtana, bowiem przypuszczał ataki na sułtana i na ziemie tureckie, przebierając się w szaty Turków. Podobno wpadał w nocy. Turcy, którzy widzieli właściwie przebrane wojsko siedmiogrodzkie za siebie, zaczęło atakować siebie nawzajem. Stoczył ileś wygranych bitew z Turkami. No, był bezwzględny wobec złapanych Turków. Też to nawlekanie na pale się tam zdarzało, stąd jego przydomek. Tu też mamy do czynienia z powstaniem czarnej legendy, u podstaw której tkwiło odrobinę prawdy, a reszta została dorobiona przez przeciwników politycznych. Których jakoś tam wygnał z Rumunii, robili mu czarny pijak. Przypisywali mu okrucieństwa większe niż on w rzeczywistości popełniał, bo rzeczywiście popełniał te okrucieństwa. Natomiast przypisywano mu jeszcze tam jakieś rzeczy już makabryczne, kąpanie się w krwi i tak dalej. No, tak odnosząc rzeczywiście do współczesnego nazewnictwa, to możemy powiedzieć, że to jest taki czarny PR, że po prostu tego władcy, jego przeciwnicy polityczni zniszczyli, prawda? Tak się składa, że ja swego czasu odwiedziłem Rumunię. Byłem w domu, w którym Vlad III, zwany Tepes, czyli palownik, przyszedł na świat. W takim saksońskim zresztą miasteczku, w środkowej części Rumunii. I to jest ciekawe, bo w literaturze, zwłaszcza popularnej, i w filmie grozy, Dracula równa się wampir. Tak? Stał się synonimem wampira. Natomiast dla Rumunów to jest bohater narodowy. Moim zdaniem nie ma nic wspólnego, oprócz tego, że krew się lała z tym słynnym hrabią Draculą. I Bram Stoker, myślę, że raczej natchnęła na wymyślenie takiej postaci, raczej taki pomysł zrodził mu się, widząc tamte tereny, widząc opuszczone zamki. I wymyślenie tego bohatera, moim zdaniem, jest czysto fikcyjne, ale jakże pożyteczne w popkulturze. Więc tutaj, przywołując Maxa Schrecka, czy chociażby słynnego Klausa Kińskiego, no to te obrazy mamy ciągle w pamięci i jakkolwiek bohater tragiczny, to bardzo interesujące. Król wampirów Dracula zęby ma jak palce dwa, mumia też nie lepszy drap, morduje od setek lat. A skoro mowa o mumii, to oczywiste jest, że przenosimy się do starożytnego Egiptu. To właśnie tam powstały budowle tak niesamowite, że niektórym do dziś trudno uwierzyć, że wzniósł je człowiek. Pomimo tego nie jesteśmy zwolennikami teorii, że piramidy zostały zbudowane przez kosmitów. Kto zbudował piramidy? Egipskie piramidy, dodajmy. Piramidy są rzeczą rzeczywiście, to jest jeden z cudów świata, prawda? Mamy niewiele takich cudów, ale to jest na pewno kunszt sztuki człowieka, prawda? Zostały zbudowane przez ludzi pozostających w gruncie rzeczy stale w epoce neolitu. Więc tutaj faktycznie to jest niesamowite wydarzenie. Ogromna konstrukcja zbudowana właściwie gołymi rękami, tak, wyposażonymi w jakieś prymitywne narzędzia. Natomiast są badacze, pisarze, którzy uznali, że tak potężne budowle nie mogły powstać w czasach, kiedy nie było dźwigów, nie było sprzętu ciężkiego. Te bloki skalne albo granitowe trzeba było wiele set kilometrów transportować. Trudne do ogarnięcia dzisiaj, prawda, że człowiek mógł sam coś takiego stworzyć. Stąd powstają różne prawda, fantastyczne teorie na ten temat. Nie dowierzamy, że ówcześni, nie mając podstaw, nie mając praktyki, nie mając kompletnie żadnej myśli technicznej, są w stanie wybudować budowle, które dzisiaj po prostu nas zachwycają, ale zachwycają nas też w sposób taki technologiczny. Więc to zapiera dech w piersiach, ale
Tam nie ma żadnych śladów, które wskazywałyby na jakąś interwencję sił pozaziemskich. Obce cywilizacje gdzieś cały czas funkcjonują. Mało tego, nie zajmują się tylko swoimi planetami, ale już tysiące lat temu nawiedziły Egipcjan i pokazały im, jak się buduje piramidy. A ci Egipcjanie patrzyli tylko z rozdziawioną buzią i stwierdzili, jak wspaniale, a my to weźmiemy jako swoje. No cóż, no to jest nasz człowiek uśmiecha, prawda? Na dźwięk takich słów. Ci, którzy starają się tę tezę udowodnić, budują różne ciekawe, na pozór ciekawe, hipotezy i udowadniają na przykład to, że liczba bloków, które zostały zużyte, podzielona przez jakąś liczbę, to jest połowa odległości między Morzem Śródziemnym a Gizą. Proszę Państwa, biorąc zwykły kiosk z gazetami albo budkę telefoniczną, jeżeli ją zmierzymy i podzielimy w odpowiedni sposób, albo pomnożymy, albo wyciągniemy jakiś pierwiastek, to w końcu, po iluś tam operacjach matematycznych, osiągniemy każdy dowolny wynik i udowodnimy, że prawda, budkę zbudowali kosmici. Chyba takim najsłynniejszym zwolennikiem tejże teorii jest Erich von Däniken, który naprodukował dziesiątki publikacji, dziesiątki książek temu poświęconych. On właściwie potrafi obcych dostrzec wszędzie. UFO, ET, czy tam cokolwiek. Ale myślę, że jego sukces wynika z tego, że nauka do końca nie opisała, prawda, tych niebywałych zjawisk, jak na przykład piramidy. Natomiast archeolodzy, badacze przeszłości, czytając te jego rewelacje, jego i nie tylko jego, bo takich łowców sensacji jest wielu, mogą co najwyżej pokiwać głową z politowaniem. No ale bez tych teorii myślę, że świat byłby daleko bardziej szary, a tak to jest bardziej kolorowo. I pisarze science fiction mają cały czas pole do działania. Kolejny mit, który umieszczamy w naszym zestawieniu największych kłamstw w historii, w pewnych kręgach jest bardzo popularny do dziś. Trzecia Rzesza miała bowiem wiele tajemnic, a jedną z najbardziej niedorzecznych jest niewątpliwie to, że Hitler przeżył wojnę i ukrywał się w Ameryce Południowej. A jeśli chodzi o Hitlera, to spotkałem się z szeregiem różnych bardzo dziwnych, prawda, historii, interpretacji tego, co się z nim stało po upadku III Rzeszy Niemieckiej. Hitler przeżył wojnę i ukrywa się. Znaczy, ukrywał się, bo w tej chwili to musiałby mieć ponad 100 lat. I ukrywał się w Ameryce Południowej. W Argentynie, w Chile, w Brazylii. Czasami się pojawiał w Urugwaju. W Argentynie stacjonuje pośród wielkiego lasu, gdzie można się do niego dostać tylko z powietrza, bo trzeba przejechać jakieś nie wiadomo jakie zasieki. I tam u podnóży Andów spoczywa sobie, płodząc jeszcze dwójkę córek, i Eva Braun mu towarzyszy do końca sędziwych dni. Hitler w Ameryce Południowej, tak? Hitler wiecznie żywy. Tak się składa, że ja akurat osobiście spotkałem człowieka, i to bynajmniej nie w Niemczech, a w Polsce, na Śląsku, który był przekonany, że Hitler żyje, że jego dziadek widział Hitlera wsiadającego na statek, który odpływał do Brazylii, i funkcjonuje taka teoria. Te absurdalne pogłoski, te absurdalne informacje, częstokroć pojawiające się w mediach i powielane przez dziennikarzy, przez publicystów, czasami przez pisarzy, wzięły się tak naprawdę z potrzeby szukania sensacji. Do szerzenia tej teorii, warto o tym wspomnieć, dołożyło się nawet same FBI, bo to było chyba w 2012 roku, kiedy odkryto jakieś dokumenty i FBI odtajniło swoje akta, i nagle okazuje się, że słynny Hoover również był podpisany pod pewnymi protokołami, że FBI
wie o słynnej podróży najpierw Hitlera do Hiszpanii, a stamtąd z Hiszpanii przerzucony został łodzią podwodną, a właściwie podobno dwoma, bo zabrał jakąś 50-osobową świtę do Argentyny. Jak w każdej legendzie, w każdej bajce jakieś ziarno prawdy istnieje. Dlaczego? Dlatego, że faktem jest, że wielu dygnitarzy narodowo-socjalistycznych, przywódców III Rzeszy, zdołało uciec z Europy, często via Włochy, Hiszpania, i szlak ich ucieczki wiódł do Ameryki Południowej, głównie do Argentyny, choć nie tylko. W dużym stopniu za taki szum informacyjny, a w zasadzie dezinformacyjny, odpowiadają sami Rosjanie, którzy po pierwsze utajnili szczegóły śledztwa i utajnili szczegóły dotyczące identyfikacji zwłok. Po drugie, sami preparowali te dowody. Po trzecie, podrzucali mylne tropy. Przyczyniła się do tego oczywiście sprawa spalenia zwłok Hitlera i tego, że nikt tak naprawdę tych ciał do końca nie widział. Przez długi czas Rosjanie przetrzymywali i eksponowali czaszkę, która rzekomo była czaszką Hitlera znalezioną w miejscu, gdzie popełnił samobójstwo. Okazuje się później, że czaszka, która zresztą do dzisiaj się zachowała i gdzieś jest zdobyta przez Armię Czerwoną w jednym z muzeów, nagle okazuje się, że to jest czaszka kobiety między 20 a 40 rokiem życia, że to wcale nie jest czaszka Hitlera. I takich hipotez pojawia się kilka, a nawet kilkanaście. Jakieś ziarno prawdy w tym jest, natomiast fakty są takie, że według wszelkich przesłuchań, jakie alianci później po wojnie robili, do samego końca Hitler był w bunkrze w Berlinie, popełnił samobójstwo wraz ze swoją kochanką, w tym momencie już podobno żoną, nie kochanką, Ewą Braun. Szczegóły tego samobójstwa są doskonale znane. Wiadomo, że najpierw puknęli truciznę, później były strzały w głowę, na końcu jeszcze te ciała zostały spalone i ukryte w dole. To nie jest pierwszy tego rodzaju przypadek w historii, gdy jakaś wielka postać, wielka mam na myśli nie dobra, ale wielka, czyli no, nietuzinkowa. Hitler był kimś nietuzinkowym, tak? Geniuszem zbrodni, można powiedzieć. I gdy wielka postać odchodzi z tego świata, pojawiają się natychmiast po śmierci legendy, że on może nie umarł, schronił się w jakimś klasztorze, gdzieś był widziany. Wracając do faktu, na obecnym poziomie badań naukowych nie ma jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że Hitler tego 30 kwietnia w Berlinie zginął. Możemy dzisiaj o tym mówić, że Kopernik być może jeszcze żyje, a może nawet Elvis, ale to wszystko chyba można włożyć między bajki. Ostatnie miejsce na naszej dzisiejszej liście zajmuje historia, która choć niewątpliwie atrakcyjna dla ikonografii, nie ma żadnego pokrycia w faktach. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze w XXI wieku ktoś może sądzić, że święty Stanisław został poćwiartowany przez Bolesława Śmiałego. W 1071 roku Stanisław, wówczas jeszcze oczywiście nie święty, zasiada na stolicy biskupiej w Krakowie, wyniesiony na to stanowisko przez Bolesława Śmiałego. 5 lat później przez tegoż Bolesława Śmiałego, a formalnie przez sąd arcybiskupi, zostaje skazany na śmierć. Bolesław Śmiały, a właściwie Szczodry jeszcze wtedy, kościół za jego czasów miał się naprawdę nieźle, bo bardzo, bardzo dużo pieniędzy, państwowych pieniędzy, można powiedzieć, na ten kościół ułożył. Dlatego też określany był z tego między innymi powodu jako Szczodry. Biskup Stanisław, jeden z pierwszych męczenników polskich i jedna z pierwszych ofiar mordów politycznych, bo tak należałoby powiedzieć. Mógł skończyć tak, jak skończył, bo stanął na czele buntu wywołanego przez rycerstwo, a spowodowanego tym, że Bolesław Śmiały dokonywał licznych wypraw, w wyniku których nie zdobywano łupów, tracono czas, pieniądze i ludzi. A ci, którzy na te wyprawy wybywali, nie mieli z tego korzyści.
Zabraniam królowi Bolesławowi, synowi księcia Kazimierza, występującemu z niesłychaną zuchwalością przeciw kościołowi Twemu, sprawowania rządów w całym Królestwie Polskim. Ciekawa sprawa. Gal Anonim, pisząc o całej historii, używa słowa zdrajca w przypadku biskupa, ale to jest wyrażenie średniowieczne, które może oznaczać każdego, który się przeciwstawia władcy. No i takim przykładem jest dzisiaj święty, prawda, Stanisław, którego działania nie spodobały się polskiemu królowi, no i ukarał po prostu, prawda, człowieka, który wchodził mu w drogę. I kimże ty jesteś, że na cesarza chrześcijańskiego chcesz podnieść uzbrojone ramię? Pouczyłem cię już, że krnąbrnych karać będę. Legenda ubrała to w bardzo dramatyczny obraz, że rugany przez biskupa Bolesław II puściły mu nerwy, biegł do kościoła, porąbał go na dzwona mieczem. Te dzwona się ponownie zrosły w sposób cudowny. Natomiast no, wiemy, że święty Stanisław właśnie został skazany na śmierć wedle ówczesnych procedur. Proszę Państwa, to są czasy naprawdę dość brutalne. Władzę zdobywa się i utrzymuje mieczem. Odbył się proces, biskup został jako zdrajca stanu skazany na śmierć i poćwiartowany prawdopodobnie, być może był po prostu ścięty jako człowiek szlachetny. Członki dla przykładu poćwiartowane. I to też nie było nic niezwykłego, prawda? Jak dzisiaj studiujemy te rzeczy, okazuje się, że takie przypadki miały miejsce. Natomiast, żeby to jeszcze bardziej udramatyzować, legenda później dodała, zresztą czerpiąc z innych legend o szalonych władcach, ten wątek dramatyczny, prawda, władcy, który wpada do kościoła i własnoręcznie rąbie świętego męczennika. Kończymy już nasze rozważania o historii. Zapraszamy do oglądania kolejnych odsłon naszego wyjątkowego zestawienia tylko w Focus TV.